Hello, pszczółki moje kochane! Dzisiaj trasa 85 km w planie, no nieco ponad. Muszę skorygować tutaj, bo chciałem koniecznie tędy jechać, bo tutaj jest fajnie. A jednak tu jest zjazd. No i zobaczcie, znak, ścieżka rowerowa. Lidzbark Warmiński, 27 km. Ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym. Ach, aż to nakręcę, bo przegapiłem, a właśnie chciałem się w to wbić. Bo tędy akurat nigdy nie jechałem. Więc może być naprawdę ciekawie. Zobaczcie. Lidzbark Warmiński, Łaniewo, Wolnica, Orneta. Ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym. No i z tego co patrzyłem po mapach, to tego typu klimaty zapowiadają się do Lidzbarka. I dzisiejszy dzień będzie to tego typu trasa. I teraz tu jest taki patent, że dojeżdżam do trasy. Cyk. I jesteśmy tak, na granicy miasta Orneta. Mamy piękny herb mojego rodzinnego miasta. I tutaj mamy w tą stronę kontynuację ścieżki rowerowej. Jadąc z Ornety można spokojnie przyjechać od tej strony, od strony dworca, albo za przejazdem kolejowym wbić się tak jak ja i zrobić ten pierwszy taki rozruchowy łuczek. I tu jest fajnie wszystko opisane. Zobaczcie. Pięknie. Co powinieneś wiedzieć? Kalendarium. Bardzo, bardzo fajnie. Plus, że coś takiego powstaje. Lecimy dalej. No i pierwszy fajny element. Stary most kolejowy. Ktoś tu już się delektuje. Udziwianiem. Dobry. O, kolejny most, ale pięknie. Czadowo. Zobaczcie, piękny ceglany most. Cyk, zielona trasa oznaczona. O, zobaczymy co tutaj mamy. Nie będę wchodził na ten most chyba, tak głębiej. Jest porośnięty drzewami. No i taki most już mijamy drugi. I przystanek Opin. Tak to wygląda. No, wiedzie ci taki delikwent do lasu i smrodzi przed nosem. Autostrada, zobaczcie, cały czas taka ścieżka. Troszkę mniej liści, troszkę więcej. Tutaj w ogóle. Także na pewno jest to trasa dla każdego. Kolejny piękny widok, kurde. To naprawdę, jeżeli planujecie tą trasę, to ja już na początku widzę, że warto tutaj przewidzieć cały dzień. Sobie zatrzymywać się na spokojnie w takich miejscach. Coś pięknego.
trochę się obawiam, bo mi się lekki luz na kasecie zrobił. I to dopiero teraz zauważyłem. Zobaczymy, co nam dzień przyniesie. Koszulka zapakowana do mojego plecaczka. W ogóle fajna sprawa. 4 litry pojemności, z tym, że nie mam tutaj bukłaka z wodą, bo picia mam wystarczająco w dwóch bidonach, prawie 1,5 litra. Także plecaczek jak najbardziej sympatyczny, z kota. Tu gdzieś była jego nazwa. O, to jest nazwa tego plecaka. Jest bardzo sympatyczny, bardzo wygodny. Lecimy dalej. No i mamy kolejny wiadukt. Ale pięknie. Naprawdę, słoneczko jeszcze wychodzi. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda wszystko. Czak. O, mała chopka była. Wiem, że parę osób ogląda te moje rundy, także bardzo mi miło. Jedzie koleś i gada głupoty. Nudy prosto, nie ma żadnych gapów, dropów, jak w zeszłym tygodniu miałem w Szczyrku. No ale takie przejazdy też uwielbiam. Taką sympatyczną nudę w tlenie, w pięknych okolicznościach przyrody. Jest to coś pięknego. Za 250 metrów skręć w prawo. O, coś się dzieje. Za 80 metrów skręć w prawo. mapy.cz. Teraz skręć w prawo. Genialna aplikacja. I co my tu mamy? My tu mamy skręt w prawo, ale mamy też objazd ścieżki. Kontynuuj 700 metrów. Objazd ścieżki rowerowej. Więc ja to muszę sprawdzić. Pyk. Więc tutaj z tego powodu był objazd. Cyk. Ale w razie czego spokojnie tutaj dołem przejdę, żeby nie ryzykować, także tu jak najbardziej ten most można obejść tu dołem.
górą. Zobaczymy, bo tutaj mówię, z jakiegoś powodu został zamknięty. Ktoś ocenił, że jednak jego stan to jest takie duże pęknięcie. On tutaj trochę to sklepienie, zobaczcie, brzeg odpadł, także ten most jest mocno nadwyrężony. Jestem na drugiej stronie, jak to zrobiłem, nie będę tutaj polecał, bo skoro jest zagrożenie, to trzymajcie się po prostu tamtego objazdu, tam wygodnie, naprawdę dobrą drogą można objechać ten sektor i bezpiecznie z tego wybrnąć. Jak widzicie, Scotty cały, wszystko działa. Pyk. A ja wskakuję na mojego osiołka i pędzimy dalej. No, jakieś MTB się teraz trochę zaczyna. Tam potem przy Łonostradzie trochę będzie przewyższeń, więc nie będzie takiej dłużyzny jak tutaj. No, tu nawet mam asfalt. Jest po prostu przesada. Ale czad. Jak ja to uwielbiam, mówię wam, to jest po prostu taki strzał endorfin. Jedziesz sobie i na takim wyjeździe, kochani, nic do bani. Kaczuszka całą drogę przytakuje. Podoba jej się. Za 250 metrów kontynuuj prosto. Ta-da-da. Łaniewo za nami. I do Lidzbarka tą autostradą 7 km zostało. Ciach. Bateryjka zmieniona i teraz zobaczcie. Mam ze sobą ładowarę. Tą ładowarę podpinam w moim magicznym plecaczku, w którym mam też powerbanka. Sobie zapodaję kabelek tutaj. Wszystko mam w odpowiednich tych. Proszę bardzo, ładuje się. Powerbank zasuwa. Ja sobie to bezpiecznie tutaj umieszczam. Patrzcie, jakie ptaki. Lecą ze mną. Wow. Czad. No ale to już przesada jest. Po sam horyzont mam prostą drogę. Nudy, panie, nudy. Nic się nie dzieje w polskim filmie. No ale za to w przestrzeń, też po horyzont. Czad. No i trzy dychy tutaj spokojnie można jechać, jak ktoś ma sprawną nogę, to w tej chwili 30 na godzinę sobie kręcę i to też bez większego wysiłku. No i połykam te krajobrazy. Po prostu wciągam je nosem. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jednak są rowerzyści. Rowerzystki nawet. Tudzież inne towarzystwo. A najfajniej się czuję w swoim własnym. No i pierwszy etap
uważam za przejechany. Dokładnie 30, 80 metrów skręć 32 km, no prawie 33. Proszę bardzo. I teraz muszę się kierować na Łynostradę. Teraz skręć lekko w prawo. Warmińska Łynostrada tutaj. Proszę bardzo, opisane. I tą Łynostradą sobie pojedziemy teraz. W dalszej części, plus lekko będziemy zahaczać. O! Będziemy jechać z Lidzbarka. Bo jesteśmy w tej chwili na końcówce tej trasy tutaj. I sobie, tak jak mówiłem, pojadę gdzieś tu na zamek, pokręcę się tam w centrum i będziemy wracać o tą trasą. I to jest po części Łynostrada, po części szlak kopernikowski. Szlak kopernikowski. No tyle się przygotowałem. Także zabawa naprawdę przednia. A tymczasem kieruję się na zasłużony, lekki odpoczynek. Się zmęczyłem tym gadaniem głównie. No to sobie aż sztyce opuszczę na tym zjeździe, bo to... Teraz skręć lekko w lewo. No i mamy Łyn. Ciach. Kontynuuj 800 metrów. Szlaki turystyczne w Lidzbarku Warmińskim. Ciach. Taki, kurczę, mojego wzrostu. Zuch. Trochę wyższy. I co my tu mamy? Ciach. Teraz zawrót, a wracać na trasę. O, mówić polski. Teraz skręć ostro w lewo. Hotel Krasicki, a przy hotelu Krasickim mamy zamek w Lidzbarku Warmińskim, zamek biskupów warmińskich. O, tak to się fajnie prezentuje. Czadowo. Teraz skręć w prawo, następnie skręć lekko w prawo. Sobie jeszcze tutaj jakieś foteczki zrobimy na tle zamku. Teraz skręć lekko w prawo w trasie rowerowej, wschodni szlak rowerowy. Trochę MTB trzeba zrobić, chociaż po schodach sobie jechać. O! I tu myślę, że będzie zacnie. No, w końcu znowu jestem w swoim żywiole. Pokazuję, że do końca trasy mam 49 km. Także już się robi prawie 90. I to tak zawsze jest. Dlatego jak robicie sobie trasę 80 km, to miejcie na uwadze, że zrobicie 90. Bo gdzieś przestrzelicie
ale pięknie, kurde. Gdzieś tam przestrzelicie drogę, gdzieś zobaczycie jakiś fajny widok, będziecie chcieli się nim podelektować, to trochę skręcicie. I tych kilometrów zawsze, te 10 trzeba założyć dodatkowo. Ale to mówię, dla mnie taki dystans to nie jest jakaś tam spina. Na spokojnie sobie w tlenie to jadę. No i podziwiam. Podziwiam i się cieszę. Fajowsko. Jupi. A my jedziemy w las, no nareszcie. No, teraz jest dobrze. O, i takie trasy to ja lubię. Ale ładnie. No i pyk, zobaczcie. Czemu by tu sobie nie przycupnąć chwilkę, bo już mam 45 km. Czas na małą regenerację. Trochę już mam nogi zmęczone. Leciutki taki ucisk w mięśniach czuję, ale jest spoko, jest jeszcze duży zapas. Ale tu jest widok fajny. Dobra, przystanek sam się wybrał, także ciach. O, koniczynka piękna, można usiąść fajnie i troszkę odpocząć. Siup. Tak jest, lekka pauza. Lekka pauza musi być. Troszkę błotka. O, jak fajnie znowu. No i takie otwarcia są. Trochę wieje na tych otwarciach. Już się taki wiatr zrobił. Ale piękne słoneczko wychodzi zza tych chmur. Chmury też fajne. No kurde, no dzień zajebisty. Po prostu człowiek jedzie i cieszy się, że żyje. Ale no, tutaj już coś się dzieje. Przed chwilą gość motocyklem jechał przede mną, tym terenowym. No, zobaczymy, bo
bo tutaj jest, powiem szczerze, że trzeba tutaj się zastanowić lekko, jak to pojechać. Tam było mocno grząsko, ale widzę, że tutaj jest drugi przejazd jakby zrobiony. No ale akurat kamerę włączyłem i akurat coś się dzieje. Na spokojnie, nie szaleję tutaj, bo to sam jadę. Zakopać się, wywalić się w tym błocie to też nic przyjemnego, ale przejechać przez nie jako wyzwanie, no to czad. Dzium. Disektorki tną to błoto jak szalone. Tu widzę, jest mniej. No, opony zacne na rekonach, rejsach, tu bym się zaślizgał. Aczkolwiek teraz muszą się oczyścić nawet disektory. Bo zobaczcie, co tu się dzieje. Jest grubo. Skręć w lewo. No i tutaj też fajny klimat, żeby sobie jakiś przystaneczek też zrobić mały. No przed chwilą miałem, ale tutaj zobaczcie, jak to pięknie wygląda wszystko. Ale czad. Super, naprawdę super. Taki uspokojony człowiek jest, wyluzowany na takiej rundzie. Scotty się trochę zagruzował, ale o, oponki się już oczyszczają same. Zobaczcie, jak fajnie to było, to się wykrusza z nich. No, jestem naprawdę zadowolony z wyboru opon do mojego jeżdżenia, gdzie ja trochę lubię poszaleć. Dzisiaj tak wyjątkowo, no ja taką trasę ostatni raz jechałem w zeszłym roku. Tak zawsze ścieżki single. I ten hardtail po prostu śmiga w technicznych rzeczach, tak? Dlatego taki wybór opon. No, dobra. Przystaneczek. I przede mną łaniewo. Kaczaty się cieszy. Oczywiście nic to wspólnego z opcją polityczną nie ma, żadną. Pfu. No, żeby to było jasne, żebyśmy się rozumieli. Najlepsza polityka to te widoki. I tego się trzymajmy. Ale fajnie. Nawet po tym asfalcie jest ciekawie. Teraz skręć lekko w lewo. No, bardzo chętnie. W takich okolicznościach przyrody. Tak jest. Co my tu mamy? Urbanowa. Kontynuuj 2,5 km. Warmińska Łynostrada na dobre miasto. No i pięknie. Zajebiście. Cudownie. Wspaniale. No sami zobaczcie, kurde. No można naprawdę jechać się wyciszać, wyluzowywać. No. Przystanek autobusowy. Także tak to fajnie wygląda, taki punkt. Teraz zawróć, a wracać na trasę. Zawróć, a wracać na trasę.
No okej, okay, dobra. Kontynuuj 2,5 km. Niechaj tobie, że tak przaśnie będzie. No to lecimy dalej. Ajajaj, jak tu ładnie jest, kurde. Zobaczcie. -17,3°C. 28 października. No ja tak pięknej jesieni dawno nie pamiętam. Jest kolega. No i właśnie minąłem Urbanowo. I jadę dalej. Także Łynostrada, jak sobie zobaczycie, to jest kawał trasy. Jeżeli byście chcieli to przejechać w całości, no to jest taka wycieczka w tą i z powrotem na dobre 2 dni. Fajnie opisana, są te takie tablice informacyjne. Można poczytać trochę o tej historii. Sympatycznie. Naprawdę sympatycznie. Jeszcze jak jest taka pogoda, polecam serdecznie. Zobaczcie tutaj, tak. Oczywiście troszkę z trasy zjechałem, żeby się... Teraz zawróć, a wracać na trasę. No właśnie, żeby się tutaj podelektować widoczkami. O. Za 100 metrów skręć w lewo. To jest naprawdę simpatico. Fajne miejsce kolejne. No a ja wracam na trasę. No kochani, 57 kilometr zaraz strzeli. Zaczynam odczuwać taki leciutki kryzys. Mięśnie zaczynają uciskać. Także już to pedałowanie zaczyna mi się dawać we znaki. Staram się optymalizować kręcenie, żeby się nie przeciążać. Ale widoczki. A, chwilkę. Chwilkę chyba tutaj sobie zerknę. No, moi drodzy, ale pięknie, ale pięknie. Ła, ale czad. No i to jest przystanek właściwy. No dobra, moi drodzy. Bateria wymieniona, bo już sporo tego materiału jest skręconego. Jeszcze 18 minut mam na tej karcie, ale oczywiście mam zapas, tu w plecaczku się wszystko, zobaczcie, ładuje. Cyk, cyryk, jest elektryczność. To jest niesamowite, jakie otwarcie przestrzeni tutaj się robi. Jak w górach tutaj jest, naprawdę. Tydzień temu byłem w Szczyrku i ten moment jest równie malowniczy, równie spektakularny. Mam nadzieję, że Scotty mi tylko nie poleci i nie będę musiał iść tam na dół, bo zobaczcie, jaki to jest kawał. Fajnie, bo ktoś nawet tutaj położył kawał gałęzi i zrobił taką ławeczkę. Mega, mega miejsce, mega widok.
i takim misiaczek. Kurczę, nie znam się na grzybach, ale ten to chyba borowik. Ale ładny. Oczywiście nie będę go wyrywał. Zobacz, jak skubany. No, pachnie. Pachnie ładnie. Cholera wie, co to jest. Jakąś taką tu ma narość dziwną. Ja mówię, ja na grzybach się nie znam. Wiem tylko, że są. I wiem, że są smaczne, jak się wie, o co chodzi. Ale tutaj był widoczek, co? Trochę słonko już mi się ucieka. Tam taka chmura jakaś większa jest. No jeszcze powinno świecić z godzinkę. A ja kontynuuję. Odpocząłem sobie tutaj po drodze ten punkt widokowy. Aż grzech było go nie zahaczyć. Trochę się zregenerowałem, bo tam sobie chwilkę posiedziałem. Mięśnie mi trochę odpoczyły. A przede mną jeszcze 30 km, także już jestem bliżej niż dalej. 60 za mną. I tyle. Wujek Paweł z podróży pozdrawia. No i zrobiło się ciekawie. Ogólnie oznaczenie kieruje mnie prosto, tak? Ale łynostrana jest tędy. Więc tu pewnie też ktoś zrobił takie ominięcie, bo tu to się wydaje dosyć trudny odcinek, ale no coś tu się dzieje przynajmniej. Pewnie będzie jakiś podjazd grubszy, bo za chwilę wracam na tamtą drogę główną jakby. Pełno liści, więc powolutku. No. I to jest Witesik. Ej, aja! Za 100 metrów skręć w prawo. No i tutaj. Teraz skręć w prawo. No i to był fan. No i przez to, że taki był fajny zjazd, to teraz będzie fajny podjazd. Łobuzie za karę. A może i w nagrodę, bo to okoliczności przyrody naprawdę piękne. No i to dlatego tam te znaki były, żeby po prostu nie kierować ludzi tutaj na taką orkę, żeby sobie pojechali ładnie główną drogą. Jak dla mnie bomba. No, jakbym nie kombinował, to bym miał taką trasę. Ale tamten zjazd, plus widoki, plus podjazd, też to miało swój urok. Naprawdę. Bardzo, bardzo sympatycznie. Teraz jeszcze mam trochę z górki. Po lekkiej regeneracji znowu mi się fajnie kręci. Zobaczymy, jak długo, kiedy pojawi się następna walka. Ale na razie jest dobrze. No, w końcu słonko wychodzi z tej chmury dużej. Ale zjazd długi. Też fajnie na takim czymś odpocząć. Stanąć sobie, trochę zmienić pozycję układu mięśni, tak? Niech trochę inne mięśnie pochodzą, chociaż przez chwilę. Bo to przy dłuższej jeździe jest bardzo ważne, żeby tyłek z siodełka podnieść co parę kilometrów i pojechać kawałek w innej pozycji, na stojąco na przykład.
to najlepiej to robić na zjeździe. Ostro w prawo, kierunek drogi 507. No i powiem wam, dobrze, że 2 km tylko jest z tym odcinkiem. Zaraz odbijam w lewo, przez łąki, przez pola, pędzi fasola. Tu już jest taka boczna droga, mało uczęszczana. Zaraz trochę będę jechał takimi polnymi, fajnymi, więc nie jest źle. Do Lubomina sobie postanowiłem jechać taką ścieżką. No bo przecież jak inaczej, jak nie taką. Praslity. Numer 33. Ojejku, jak ładnie. Kontynuuj 1,5 km. Jeszcze ta pogoda przecudna. Mam chwilkę odpoczynku i mam, kurczę, takie widoki. I mam fajną trawkę, w której się można położyć. Mam słońce idące ku zachodowi. Także lubię to. Tutaj bardzo dziękuję tej pani, która przed chwilą przejechała. Zobaczyła, że tak sobie leżę. I spytała, czy wszystko w porządku. Także dziękuję. Naprawdę super, super takie ludzkie zachowanie. Dokładnie tak samo ja zawsze robię. No, a tu taki widok był, nie? Że leży koleś. I no, mogło to wyglądać na wypadek, tak? Także super, naprawdę super. Pausing ride. No. Resuming ride. Resuming, tak. No, tutaj fajnie. Mamy zjazd jakiś. Hej. Za 350 metrów będziesz na wybranym miejscu. I można zapylać. O. Dotarłeś na wybrane miejsce. Pyk. Krówki sobie. Kontynuuj 700 metrów. Tak sobie jadę i tak porównuję jakby tak na świeżo wrażenia ze Szczyrkiem, gdzie byłem tydzień temu praktycznie, i powiem wam, że jednak wolę single. Tamte okoliczności przyrody, te widoki, no jak dla mnie wygrywają, tak? Takie od krajoznawcze rundy jak ta też są super. Ale jeżeli miałbym wybierać, to zdecydowanie Szczyrk, zdecydowanie Świeradów, zdecydowanie Bielsko-Biała. Tam te wszystkie trasy, zwłaszcza te, gdzie po prostu się wjeżdża wyciągiem i dzida w dół. Naprawdę, naprawdę jest to fajna, fajna zabawa. Polecam, jeżeli ktoś nie próbował. Tutaj jak jadę, też mi to wynagradza ten trud tych kilometrów, na przykład taki widok i takie wyciszenie. Także wszystko ma swoje plusy i minusy. Dzień dobry.
gościu swoimi widokami. No, jakiś to swój urok ma. Sam Borek. Siedemdziesiąty trzeci kilometr trasy. A tutaj pamiętam jeszcze z tatą objeżdżaliśmy te tereny samochodem. A teraz sam śmigam rowerem. Koleżce. Cicho. Ja na krowy gwizdo. Dojeżdżam do Lubmina, już jestem właściwie, tutaj stacja kolejowa i tu mamy główną drogę, też nią kawałek pojadę, ale w Karbowie odbiję sobie na Wojciechowo, także taki jeszcze chytry plan mam na koniec. Za 150 metrów skręć w lewo, peron drogi 507. Tak, tutaj peron kolejowy. Godzinę 20 na imprezę z moją klasą z ogólniaka, bo żeśmy się umówili, także jeszcze będzie na dobicie dzisiaj wesoło. Także co, kochani, no to chyba na tyle. Polecam takie wycieczki, aczkolwiek no ja w tym momencie zmęczenie czuję. Ja sobie jeszcze na fazę robię to przedłużenie trasy, bo mógłbym skrócić i z Skarbowa pojechać prosto do Ornety asfaltówką, ale jak to mówią, nie dla kolarza, dupy i plaża. No i raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, dzięki za uwagę, fajnie, że zaglądacie. Hej.
No i dojeżdżam do Wojciechowa. I z Wojciechowa już na ornyty asfaltem. Teraz skręć w prawo. Orneta wita. Także dotarłem cały i zdrowo. No i zanim dojadę do domu, to 9 dych pęknie, także well done. Całkiem jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. I dojeżdżam do ronda, z którego startowałem. Tylko że jechałem w tamtą stronę i te 90 km takim kołem wielkim zatoczyłem. I jest pięknie, także raz jeszcze dzień. 200 metrów opuść rondo drugim wyjazdem, kierunek drogi 507513. O no, tu szał informacyjny. No i tyle. Super dzień, super. Super traska, kochani. Za 70 metrów opuść rondo drugim wyjazdem, kierunek drogi 507513. Opuść rondo drugim wyjazdem, kierunek drogi 507513. Teraz jedź. I siup. Dotarłeś do celu.